Za nami dwie kolejki w czwartej lidze piłki nożnej. W weekend ten Homanit-Krosno-Odrzańskie pojechała na mecz do Zielonej Góry. W niedzielę w samo południe Lechia II Zielona Góra podejmowała zespół z Krosna Spotkanie nie ułożyło się po myśli zawodników Multicolores. Lechia II Zielona Góra rozbiła tęczę aż 7 do 1. To była weekendowa 27. kolejka spotkań. Piłkarze nie mieli wiele czasu na odpoczynek. Już w środę... Rozegrano 28. serię spotkań czwartej ligi. Na stadion przy ulicy Pocztowej przybył 11. w tabeli Piast i Łowa. Do przerwy goście prowadzili jedną bramką. W drugiej połowie dołożyli 3 trafienia. Tęcza nie odpowiedziała na żadne. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0 do 4. Tabela prezentuje się następująco. Tęcza Chomanit Krosno Odrzańskie z dorobkiem 12 punktów zajmuje przedostatnie 18. miejsce. Trzy zwycięstwa, 3 remisy i 17 porażek. Do tego najwięcej straconych bramek w Lidze, bo aż 80 w 23 rozegranych spotkaniach. Ktoś tu idzie na rekord. Liga jednak się nie zatrzymuje i już jutro kolejna seria gier w 29. kolejce 1 maja o godzinie 17. Ten czas mierzy się na wyjeździe z koroną kożuchów.